albo KS Teleobiadki Winiary występuje w następującym składzie: Tomasz Chwit z 10, Bogucki Patryk z 9, Konieczko Michał z 7, Chudy Sławomir z 5, Frąckowiak Krzysztof z 11, Frąckowiak Łukasz z 7, Tomasz Marcin z 4, Moszczyński Jacek i z 14, Sawicki Mariusz. Jak do tej pory Teleobiadki Winiary w fazie grupowej zdobyły 6 punktów. Bardzo wysoka wygrana w meczu numer 3. Wygrali oni bowiem aż 5-0 z ekipą Marbez Gdynia. Natomiast Bolan Gniezno wygrał wszystkie swoje mecze, zgodnie wygrywając każde spotkanie jedną bramkową przewagą. Ale oni cały są dobrze grają. Teleobiadki Winiary. Teleobiadki Winiary, 1-0. Super, super, super! Bramkę zdobywa... Teleobiadki Winiary! To jest Teleobiadki Winiary. Bramka zdobywa Michał Konieczka i mamy 2-0. To jest Teleobiadki Winiary. 75 na 6. 69 to. Ja też nie wiem. Teleobiadki Winiary na tarczy. Ole! Ole! I 3-0. Położył na końcu na głowie i strzelił bramkę zawodnik z numerem 11. A przypomnijmy, że wczoraj mieliśmy sytuację, gdzie długo prowadził drużyna S-Line Stulec, a mimo tego potężne żupry. Piła. Koniec. 3-0 wygrywają.